A kurwa. Przyjechał. Przyjechał. No elo mordy. Właśnie dotarła do mnie długo wyczekiwana paczuszka wyglądająca. O tak. Jak widzimy logo KTM-a na taśmie, to już wiemy, że jest dobrze. Zaraz przechodzimy do unboxingu, a teraz specjalnie dla Was wjeżdża tuściutkie intro i bang! Dobra, teraz lecimy sobie z odpakowaniem tego bydlaka. Tasiemka, niezwykle mnie ciekawi to, co tutaj zastanę, gdyż nigdy tego na żywca nie widziałem. Dobra. O, coś tu jest. Tutaj taki gadżecik casualowy. Mianowicie wleciała czapeczka z KTM-a w opcji Racer. Wyrzućmy to. O, grawka odpięta. Czapeczka prezentuje się tak. Z tyłu tutaj mamy ładne logo KTM-a. A tak z ciekawostek, o wewnątrz też, tak z ciekawostek dodam, że czapki dla KTM-a robi New Era, więc no, jakość się zgadza. Wskakujemy sobie, ja już sobie musiałem podgiąć daszek, bo prostych nie lubię. Jest całkiem git. O. Jednakże czapka to nie wszystko, co tutaj w tej paczce na mnie czeka. Faktura to też nie wszystko. Jest tu coś jeszcze. A, ciężkie. I otwieramy paczuszkę. Unboxing ciąg dalszy. Boże, jest to tak spakowane, że nie bardzo wiem, jak do tego podejść. To, co znajdowało się przede wszystkim w tym kartonie, to klatka do Duke'a i to oryginalna, taka z ASO KTM. Więc mam nadzieję, że to będzie pasowało i że faktycznie ten motocykl będzie teraz fajnie chroniony i będzie sobie można pozwolić na ciut więcej, bez zamartwiania się o plastiki, dźwignie i tak dalej, i tak dalej. Razem z klatką dostaniemy fajnie tutaj spakowany cały zestaw montażowy. Przewaga nad produkcjami domowymi, garażowymi jest taka, że ta klatka jest policzona przez inżynierów. Ktoś to, kurczę, dobrze zaprojektował, ktoś to dobrze zrobił i ktoś to nawet dobrze polakierował w odpowiedni kolorek, więc fabryka. Teraz przejdziemy sobie do warsztatu, tą klatkę zamontuję, a po montażu położymy sobie testowo motocykl i zobaczymy, czy faktycznie jest chroniony jak należy. Lecimy. No okej, mamy już tutaj diuczka, zaczynamy montaż klatki od zdjęcia osłon, ramy, które znajdują się, o tutaj ten czarny elemencik. Jedna śrubeczka, odkręcamy. I to samo z drugiej strony. Teraz odkręcamy sobie przednie mocowanie silnika. Jedna śruba z jednej strony imbus, z drugiej strony przy wydechu na trzynasteczkę klucz. I trzeba sobie to skontrować, żeby Wam się to wszystko nie obracało, więc wygodnie nie jest, a też przy tym wydechu miejsca jest mało. Ale przy pomocy takiej sztywnej przekładki na małą nasadówkę da się to na luzie obskoczyć bez demontowania całego wydechu. I nakrętka jest. Następny krok to takie ładne plastikowe wkładeczki, które sobie tutaj montujemy w tych otworach, w miejscach, gdzie będzie to obejmowało ramę, żeby nam
tej ramy nie porysowało, nie poniszczyło, bardzo fajnie rozegrane. Jak już sobie rozkręcicie te śruby, które wcześniej pokazywałem, włożycie plastiki, to możemy przejść do przymiarki klatki, żeby zobaczyć, jak to się ułoży. I tak taka klateczka się prezentuje. Przykręcamy sobie teraz klatkę na tych obejmach. Okej, byłoby to coś takiego, trzeba to złapać w dobrej pozycji. Można sobie pomóc nogą, przytrzymać. Zawijamy tą plastikową osłonkę. Jedna i druga. Dobra, to mamy złapane. Panie prezesie, czy życzy pan sobie kawkę czy herbatę? Kawkę. Prawdziwą czy rozpuszczalną? Rozpuszczalną. No prawdziwą to ja już nie mam serca. No i teraz tak, przyłapcie sobie najpierw te dwie obejmy, ale tak delikatnie, nie dopierdalajcie tego na opór, żeby ta klatka jeszcze sobie pracowała, żeby ją się dało lekko do przodu, do tyłu przesunąć. Zamontujcie to z drugiej strony i dopiero wtedy przechodzimy na tą dużą śrubę od mocowania silnika. Jak przykręcimy silnik, to będziemy mieli właściwą pozycję gmoli i wtedy dopiero sobie podociągamy te obejmy, żeby nie było niepotrzebnych naprężeń. Lecę z drugą stroną, zaraz do was wracam. Dobra, wkładamy sobie teraz tą śrubeczkę w mocowanie silnika. Wszystko pięknie pasuje, lecimy. Teraz, kiedy mocowanie silnika mamy już przykręcone, dociągamy sobie śruby na obejmach. No to już jest pozycja, w której ta klatka zostanie. Elegancko zamyka nam się to na ramię. Krateczka dociągnięta. Teraz druga strona. Teraz zostały nam już tylko osłony ramy do zamontowania, ale KTM przewidział temat. I mamy takie tulejeczki, a także dłuższe śrubki, które montujemy sobie zamiast tych oryginalnych, co nam troszeczkę te osłony ramy odsunie, dzięki czemu klatka bez problemu się będzie mieściła, nic się nie będzie przycinało, obcierało itd., itd. Ok, klatkę mamy już zamontowaną na naszym diuczku. Prezentuje się to bardzo fajnie. Pasuje kolorystycznie, wszystko faktycznie zgrywa się z kolorem plastików. Teraz pokażę wam od różnych stron, jak ta klatka wygląda, jak ona jest dokładnie na tym motocyklu zamontowana. A już za chwilę zrobimy sobie test polegający na położeniu sprzętu na glebę. No i zobaczymy, czy ona faktycznie coś uchroni, czy nie. Spodziewam się, że będą potrzebne w tych najbardziej wysuniętych miejscach dodatkowe crash pady, żeby troszeczkę ten sprzęcik jednak zdystansować od ziemi, bo kierownica i podnóżki w obecnej sytuacji moim zdaniem przytrą, ale przekonamy się już za chwilę. Teraz w kontrolowany sposób zasymulujemy sobie glebę i zobaczymy, ile ta klateczka uchroni.
sprzęt idzie na dół. Co leci pierwsze? Podnóżek, dźwignia zmiany biegów, klatka, kiera, jak gdyby kiera się skręciła. O! Dobra, teraz wnioski. Przy położeniu motocykla z tą oryginalną klatką składa nam się podnóżek, składa nam się dźwignia i dostaje kierownica na pewno. Jeśli kierownica się skręci, a skręci się na pewno, to Duke dosyć fajnie już na tej samej klatce leży, ale to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo w temacie zabezpieczeń tego motocykla i modyfikacji, bo jeszcze kilka tematów chcę tutaj wprowadzić. Zaraz wam powiem, co to będzie. A teraz pokażę wam z bliska, jak wygląda sytuacja pod motocyklem podczas gleby. Sprzęcik leży. O. I widzicie, fajnie się to klateczką ułożyło tutaj na gładko nam na asfalcie. Teraz jak zajrzymy głębiej, to widzimy, że jest złożona dźwignia zmiany biegów i jest złożony podnóżek. Poza tym tutaj wszystko fajnie siada, chłodnica jest ochroniona, plastiki też są ochronione, aczkolwiek w tym miejscu chciałbym jeszcze dołożyć crashpad, żeby troszeczkę sobie to odsunąć bardziej od ziemi mimo wszystko. Wtedy może też kierownica nie będzie tak cierpiała przy glebach. A dodatkowo zamiast podnóżków pasażera pojawią się tutaj pegi z takim fajnym, wzmacnianym, customowym subcage'em, który się między nimi będzie znajdował. To dodatkowo odsunie nam cały tył. Wtedy motocykl będzie, no myślę, jakieś 10 cm wyżej i jest też duża szansa, że oderwie się wtedy od ziemi tylne koło, dzięki czemu nie będzie problemu, że motocykl sobie pojedzie sam po tej glebie dalej. No dobrze, rozrabiaki, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Klateczka zamontowana, przetestowana. Wiem, jakie kroki poczynić dalej, żeby tak na 100% zabezpieczyć tego Duke'a i móc sobie pozwolić na o wiele, wiele więcej na nim jeżdżąc. Dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, widzimy się w środę o 18 i w sobotę o 9 do kawusi. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o łapce w górę i o napisaniu komentarza. Pamiętajcie! Dobra, a teraz zmykam, działać dalej i planować kolejne ciekawskie filmy dla was. Boom!